Kurwa, no. Jak to wygląda? No te same okulary. Szmata. Nastąpi wielki projekt My Stories RP dla graczy z wysokim poziomem roleplay. Autorskie i zaawansowane skrypty, posiadające wysoki poziom community, administrację zaawansowaną jak i aktywną dzień i noc, sprawiedliwą jak i wyrozumiałą, optymalizację serwera na poziomie wysokim jak i legendarnym, otwarte podania do frakcji. Chcesz otworzyć własną organizację, jak i firmę? Wykaż się. Pamiętaj, to od ciebie zależy, jaką wyrobisz historię. Wbrew sami się przekonaj. Zapraszam My Stories RP. Link do Discord znajdziesz w opisie. Pamiętaj, czekamy na ciebie. A może ty byś robił za tego? Mam pomysł, mam robotę do ciebie. Chyba, że macie czołga. Będziesz miał dostęp do broni długiej, będziesz po prostu prowadził ewidencję. Słuchaj, ja ci opowiem wszystko na bojach. Nie, w sumie nie, wiesz. Nie, 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 ja nie będę konfidencją. No. A dzisiejszy ja, kurwa, sprzedał. Do jadu. Dzisiejszy ja, sprzedał Jacka, że ci nie, dawał długo. Nie, nieświadomy. Ale... A ty skurde, co nieświadomie. Ale o, a ty chcesz moją długą? Co się sprzedał? Długą, nie sprzedał tak? Się, tylko pochwalił, że docenił. Ja pochwalił, że docenił, a nie się sprzedał. No to znaczy, że się sprzedał, bo nie mógł ci jej nie, dać. Nie, nie sprzedałem. No jak mi nie mógł dać, jak jest szefem? No ale no, ty nie masz szkolenia, więc a, tak naprawdę nie mogłeś. No, 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 no. Co nie mam szkolenia? Co przecież... nie mam? A co mi z nadgarstków wypierdoliło? Nie? No przecież ja ci sam dałem no. Ten pistolet. No. A ty można. Powiedziałeś, że ci szef Jacek dawał nawet pompę. O, nie po... O, co? Czekajcie, no, ja na poruczniku nie. Chyba mogę nagany wypisywać, no nie? Proste, że tak. Nic ach, takiego man. Nie powiedziałem. A dzisiaj, żeś trzymał jakąś pompę na szpitalu, cztery osoby to widziały. To jest w kebab walenie od... A nie powiem, od kogo ją dostałem. Od kogo dostałeś? Do Hamera była przyczepiona, wziąłem chronić, bo był otwarty, bo jakaś gafa nie zamknęła pod szpitalem. Achmed, wiesz co, powiem ci tak, jak na sercie jeżdżę z Norw, taką koleżanką z jednostki specjalnej i ona mnie zawsze wysadza. Macie kobiety w jednostce specjalnej? Ale słuchaj, ona mnie zawsze wysadza i kurwa, ja żeby on tego do siebie nie zabrał. A to ona cię wysadza, ona ci, z Afganistan? Że... Właśnie, dlatego no, bałbym się cię wziąć, żebyś ty mnie nie zaczął wysadzać. Nie, nie. Ona się wysadza, ona jest Afganistan? Ja pierdolę. Nie wiem, miałem dzisiaj ciśnienie, Margaret mi miała falafela opierdolić i nie było, jestem kurwiony. Mówisz, ładowałbyś w kebaba. Wypierdoliłbym ją w firankę. Sos mieszany. Przejebane jest to życie, Achmed, z tobą, kurwa. No jakie przejebane. Pan Machmed tylko do końca miesiąca z nami zostaje. A prowadzisz, niestety. Potrafisz prowadzić? Nie do końca miesiąca. Dłużej? Ja zmienić zdanie, ja zostać na dłużej. Ja się starać, zobaczysz. No dobra, już musiał z szefem pogadać wtedy. Ty się starać, zobaczyć. Ale o nie, ty na, to jak ty bez... szefem ja będę... To jeszcze jest jakiś szef? No jest. O jeszcze jest nade mną jeden. No. O, powiem nie. Ci, że gichu ja. O, to chyba ja spierdalać już niedługo. Ja spierdalać. Tłumik? Kurwa, Vanessa, wypierdol telefon z sekwendy, bo jak nie, to ja cię wypierdolę. Mamy, że miałem na pewno zamaskowane. Teraz. Na chwilę obecną nie. My nie jesteśmy po to, żeby szukać chuja do dupy. Okej. Nie da się, kurwa. Zrobić nie podobałam. Co jest? Co robisz? Proszę mnie zostawić. Nie ma opcji, wysiadasz z tego auta. Dobra, ale nie zostawcie, wysiadam i idę. Ja to zdrowa droga. Pewnie ten. Pewnie poszedł. Dobra, rodzyneczki, rączki. Jezus Maria. Drodzy Państwo, szacunku trochę. Już tak bez żartów. Służba medyczna, droga panie lekarzu, panie ordynator. Tak. Prosiłbym o opatrunek medyczny, ponieważ zraniłem się jadąc samochodem. Wystawał ostry plastik, przeciął mi troszeczkę przed ramię. Jest to głęboka rana, ale krwawi. Możecie się tym zająć? Ja to słyszałem, że jak pan został kiedyś postrzelony, to pan jedynie siniaka miał, nie? Na czole, no. Abonent niedostępny. O. Siemano. O kurwa. Ja muszę spierdalać.
No ładnie. Dobra, jak tu zjechać? Trzeba nam wrócić. Oła. Nie hamuję. Ja pierdolę. Tak. Ała. Zróbmy sobie wspólnie zdjęcie. O. Hamulce nie działają. Wieczne nie działają. Który odważny teraz wysiądziesz, by naprawić auto? Ja nie mam narzędzi. Ja pierdolę. To mogę was dobra, poznajcie się. To jest Maestro Jimmy, a to jest moje najrzeczone elity. To ten naćpany Menel? Witam. Nie, to nie ja. Krelej. No. Wysypkę czy wylebały na plecach? Kurwa, ja nie mogę się śmiać. Czemu? Bo mnie husi. Przyszedł czy do przodu tam pizdy. No i hej, co? Jesteś świetnym kierowcą. Oni byli poprawnym czy niepoprawnym stanem? Poprawnym, tylko że na Sonora Freeway teraz jesteśmy. Aktualnie po jakiejś stronie miasta mam 1083 komendanta, 3 wsparcie i jemy. Obserwuj, nie. Kurwa, czy nikt nie jedzie. Nie łapnie za chuja. Chyba to idzie, to obserwuj. Zobacz, chłop ma wiatr do włosów. Nie padę, a zaraz go przybieje. Czemu nie zwiało? Perek to kurwa przyklejony do tych uszu. Ja tam dziurę wiertarą wykręciłem, taki ala sferka. Ale chłop ma jeszcze nie żałuje. Ej, macie w środku? Kurwa, umarę, gdzie powiedziałeś? O, ja pierdolę! Kurwa. Dobra. No, wystawił go przed nami. Nie mamy. Ja mam taką plastikową. Proszę państwa, ja w ogóle zgłaszam sprzeciw, ponieważ to spierdalaj nie było do wysokiego sądu, tylko do kolegi Wąskiego, który aktualnie przekazywał mi pączka i nie chciałem i powiedziałem spierdalaj, a że sędzia odebrał to, że to było do niego, to ja przepraszam bardzo. To pan tak nie krzyczy następnym razem. No i pączusia tylko dawałem, no. Co jest? To moi przyjaciele. A, okej. Okay. Ja pierdolę. Eo! Siema! Siema, świlcy. A co tam? Eo! Ej, kurwa, no. Co jest, kurwa? Siema, ale schowajcie to. Kurwa, dostaliśmy pizzę od Crashu na koksie, ja pierdolę. Kurwa. Ty, gruba chce na hulajnogę wejść, zobacz, nie może wejść, biedna. Zostaw, moja! Weź, babo, bo cię zabiję. Pomogłem jej. Dzięki temu... Aha. Myślałam, że się podniesie. Ale zajebała głową słup. I padła. Unlucky sytuacja się wydaje trochę. Cholera. Co to kurwa? To się ulało kurwa. Komendancie? Tak? Chodź, Bolt. Mamy 3 radiowozy. A jest nas też 3. To będę mogła pojechać jednym? No, Bolt pojedzie. Może pani oficer pojechać. Ała, kurwa! Bo mam ścinę straszne, wiesz?
O kurwa. W wyścigu to 140 mil na godzinę. No. Chuje, w porządku? O kurwa! Patrz, teraz zajeżdżamy pod jubilera, a tam przygotowanie pod napad. Patrz na to. 200 IQ, łączenie kropek po tym, że nic się nie dzieje. Czy tam widziałem auto, które przepierdoliło? No, sultanem. Gdzie on kurwa jest? On tu przeskoczył w ogóle? No jest 4 plus 1, zwiększenie 10.38, powrót do patrolu. Raczej nie. Dziesięć... Będziemy mieli napad na... CO?! O, 200! Tam właśnie...